tam wszystko jest dobrze. O, tu! Nie. Guza mam. Siagatce wydaje, że jakiegoś guza ma na czole. Mam, widzicie go na pewno. Nie masz, ale możesz mieć. Witamy wszystkich ogrodników, sadowników, rolników, tudzież innych, którzy interesują się uprawą warzyw i owoców, bo w dzisiejszym odcinku pogadamy trochę o ogrodnictwie, poznacie trochę naszych planów, poznacie trochę pewnych pomysłów, zapoznamy się również z recenzją tej książki, także dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, myślę, że będzie, i pogadamy sobie trochę na różne ogrodnicze tematy. Słodko popierdzimy. Chyba ty. Dzień dobry, witamy na kanale Wiejskie Inspiracje. Proszę bardzo, oto... Ja. I ja. No i ja. I wszyscy nas znają. Jesteśmy znani z tego, że jesteśmy znani. Moi drodzy. Drużyna AA. Drużyna AA, tak nas nazwaliście. W sumie słusznie, bo Agatka jest na A, Adam jest na A. To tak logiczne nawet trochę. Moi drodzy, dzisiaj parę tematów, ale chyba zaczniemy od... Gdzie tu się u ciebie patrzeć trzeba? A tu się, w dziurkę tutaj, o. No dobrze. Moi drodzy, zaczniemy od recenzji tej książki, bo warto. My nawet zaszaleliśmy, trzymaj swój kubeczek, słuchajcie, zaszaleliśmy. Tomek zaszalał, czyli autor tej książki, przysłał nam, słuchajcie, 2 egzemplarze. Każdy teraz ma swoje, nie kłócimy się wieczorami czytając. O, ja mam i każdy twoją. Z nas ma dedykację. Ja mam twoją. To oddaj, kurde. Każdy z nas ma dedykację, proszę bardzo. Także dziękuję bardzo serdecznie Tomku za dedykację i za prezent w postaci właśnie owej książki i również kalendarza ogrodnika. Kalendarz ogrodnika, warzywnika zaraz wam też pokażemy. Natomiast co do samej książki. Dlaczego chcemy ją zrecenzować? Ano dlatego, bo ta książka zdecydowanie różni się od innych pozycji ogrodniczych, bo no przede wszystkim nie jest to książka ogrodnicza w takim klasycznym rozumieniu książkowym. Bo książki to tam wiecie, wstępy, rozszerzenia, dużo treści, tam wiecie, słowotwórstwo, czasem lanie wody, no różnie bywa, bo różne są książki. Natomiast tutaj autor, czyli Tomek, zupełnie odbiegł od konwencji takiej klasycznej książki ogrodniczej. Zresztą w ogóle odbiegł od, moim zdaniem, od konwencji książki. Dlatego, że jest to... Ciężko to nazwać książką, to bardziej jest... Zbiór konkretnych danych. Zbiór danych. Słuchajcie, zbiór danych. Ale żeby nie było, że to jest jakiś Excel albo nie wiem, że tutaj... wszystkie spisy, co kiedy, gdzie kiełkuje, o której godzinie i w jakiej temperaturze, to też nie w tym kontekście. W sensie, gdybyśmy nie byli wegetarianami, zagadką, czy wegetarianinami? Nie wiem, nigdy, jak to jest. Gdybyśmy nie byli, to byśmy powiedzieli wam wprost, że tu jest samo mięcho po prostu. Samo mięcho, ale że nie możemy tak powiedzieć, bo nie jemy mięsa, to powiemy wam, że tu jest, no, sama marchew, no. Nie. Sama najważniejsza kapusta. Treść. Warzywna. Nie. To jest po prostu konkret. Jeżeli ktoś chce z was poznać, jak uprawiać dane warzywo, to tu krok po kroku jest to krótko, szybko, zwięźle, konkretnie rozpisane. To jest taka książka. Czyli weźmy w pierwszym lepszym miejscu, otwórzmy tę książkę, proszę bardzo, na czymś znanym. Pasternak mi się trafił, proszę bardzo. Pasternak. Mamy wstęp, dosłownie 2 linijki. Pasternak jest łatwy w uprawie. I tu nie ma rozciągania czy pierdzielenia o czymś tam, tylko po prostu.
pęd kwiatostanowy powinien wytwarzać się dopiero w drugim roku. Konkret. I teraz tak. Co jest omawiane przy każdym warzywie? Stanowisko i jaka gleba. Jest opisane, jak się wysiewa nasiona, dokładnie. Jak wygląda przebieg uprawy po siewie nasion. Czyli kilka rad. Tak. No i wszystkie dodatkowe informacje, które trzeba o danej roślinie wiedzieć. I właściwie to jest, słuchajcie, wszystko. I przechodzimy dalej do konkretnego, kolejnego warzywa. Tak, więc... żadnych pierdół, tylko po prostu. Jest tak, jak uprawiać, jak wsiać, kiedy wsiać, do jakiej gleby, na jaką głębokość, w jakiej odległości, o czym trzeba pamiętać, jak trzeba nawozić, jak trzeba podlewać, jak często, kiedy jest zbiór. No po prostu sam konkret, sama marchew, jak to powiedziałem. I to jest fajne. I słuchajcie, nie ma żadnych tam wstępów, żadnych tam pierdół, tylko od razu przechodzimy do konkretów. I dla tych, którzy z Was nie mają możliwości sprawdzenia na przykład, jakie warzywa, o jakich warzywach mogą się dowiedzieć z tej książki, to po prostu Wam szybko przeczytam spis treści, ponieważ jest krótki, konkretny i to myślę, że będzie też dla Was ciekawe. Oj, tu jest 64 warzywa. Znaczy warzywa i owoce też, można powiedzieć po części. Czyli jedziemy po kolei. Proszę bardzo, możecie wiedzieć o uprawie. Arbuza, bakłażana, batata, bobu, brokułu, brukiew, brukselka, burak, ćwikłowy, burak, liściowy, cebula, chrzan, ciecierzyca, cukinia, cyklantera, cykoria, czosnek słoniowy, dynia, fasola, fenkuł, groch, jarmuszka, baczek, kalafior, kalarepa, kapusta pekińska, karczoch zwyczajny, kiwano, koper ogrodowy, kukurydza, marchew, melon, michunka pomidorowa, ogórek gruntowy, ogórek meksykański, ogórek szklarniowy, papryka, pasternak, patison, pietruszka korzeniowa, pietruszka naciowa, pomidor, por, rabarbar, rodzynek brazylijski, rozponka warzywna, rukola, rzepa, rzodkiewka, salsefia. Co to jest? Ja się zatrzymałem, tego jeszcze nie sprawdziłem. Salsefia. Sałata, seler korzeniowy, seler naciowy, skorzonera, słonecznik jadalny, szczaw zwyczajny, szczypiorek, moi drodzy, szparagi, szpinak, topinambur, tykwa, ziemniak. Wszystkie naprawdę podstawowe rzeczy są. Mamy trochę o terminarzu siewu i sadzenia. Czyli w jakim miesiącu co wysadzamy, wysiewamy. Tak jest. Miesiąc po miesiącu jest to dokładnie omówione. Mamy również sąsiedztwo warzyw, płodozmian, głębokość siewu, rozstaw, warzywa na podporach. Jakby Tomek podzielił to na pewnego rodzaju taką tematykę, tak? Że jak chcecie na przykład ugryźć od uprawy konkretnego warzywa, no to macie konkretne warzywo omówione. Ale jak na przykład chcielibyście sprawdzić, jakie warzywa można uprawiać na podporach, to wchodzimy do działu na uprawa na podporach i macie tylko te warzywa omówione. Jak chcecie na przykład poznać wygodne sąsiedztwo niektórych warzyw, a których nie można obok siebie sadzić, to wchodzicie do tego rozdziału i jest tam tylko to omówione. Także to jest fajne, bo jest to podejście do tych samych właściwie warzyw, ale od kilku stron, tak? Tak ja zauważyłem z tej książki najbardziej. To teraz może Agatka, coś od siebie. Książka jest kwintesencją wiedzy dla ogrodnika amatora, czy warzywnika amatora, jak zwał, tak zwał. Po prostu tutaj jest wszystko, wszystko, cała wiedza i dla takich zaawansowanych już ogrodników, amatorów i również dla takiego totalnie zielonego ogórasa, który dopiero zaczyna swoją przygodę z warzywami i nie wie w ogóle totalnie co, gdzie, jak, po co, gdzie i skąd. Wobec tego ta książka jest pod tym względem naprawdę bardzo fajna. To jest taka encyklopedia, można to tak nazwać. Encyklopedia wiedzy. Ta wiedza została przedstawiona w taki sposób skondensowany, nie? W takiej kapsułce, że bierzesz, zażywasz i wszystko już wiesz. To jest właściwie takie streszczenie. Ta książka jest streszczeniem tomów innej wiedzy, tak? To jest książka dla zielonego ogórasa, jak to powiedziała Agatka. No i tyle, słuchajcie. Naprawdę tutaj nie trzeba się zachwalać. Zresztą. Tomek Wodziński to jest człowiek, który prowadzi kanał Info Uprawa i myślę, że w Polsce większość ogrodników ten kanał zna. A jeżeli Tomek przez tyle lat zgromadził tony wiedzy, hektary wiadomości i hektolitry informacji, na których się po prostu zna, to teraz zawarł to w jednej książce. Jeżeli macie ochotę, to po prostu możecie sobie przy okazji kupić. Nie to, żebym namawiał, nie to, żebym miał jakąś z tego korzyść,
ale po prostu jeżeli coś jest dobrego, to warto to polecić i tyle. I my to polecamy, proszę bardzo. Także jak chcecie zajrzeć, to na kanał do Tomka albo na jego stronę, oczywiście podamy linka w opisie filmu, tam pod spodem zajrzyjcie, będzie link. A poza tym, ze swojej strony my jesteśmy zadowoleni. Nie to, żebyśmy reklamowali tą książkę, a broń Boże, ale no jak sam autor mówi, jest to prawdopodobnie najlepsza książka obecnie na rynku na temat uprawy warzyw. Wobec tego... Tomek, rozwaliłeś system tym stwierdzeniem, nie? Prawdopodobnie najlepsza książka. Nie to, żebyśmy chwalili, nie to, żebyś ty sam chwalił swoją książkę. Nie, no śmiejemy się oczywiście, śmiejemy się. Jest fajna książka, po prostu. Bardzo fajna. W sumie ja myślę, że ona naprawdę wiele razy nam się przyda. Na 100%. Ja sobie sięgnę, zobaczę. Tak samo a propos kalendarza. Kalendarz jest jeszcze bardziej skondensowaną formą książki. Tak, w postaci kalendarz... takiej ściennej tapety, można powiedzieć, tak. Z ładnymi zdjęciami i jest tam takim maczkiem jeszcze, oprócz dni, miesiąca, maczkiem jeszcze napisane, co można w tym miesiącu, tak, i tak dalej. I to także też jest fajne. Bardzo fajna rzecz. Bo jak nie wiesz, to po prostu sięgasz, patrzysz, o, to już mogę paprykę wysiewać, nie? Tyle po prostu. My też na pewno kiedyś nad swoją książką popracujemy. Ja akurat w pierwszą chciałbym w nieco innej tematyce, bo bardziej zielarskiej, napisać. I myślę, gdzieś już tam nawet wstęp zrobię do tego, ale muszę jeszcze wcześniej skończyć inną książkę, wiadomo. Także myślę, że kiedyś się za to wezmę. Tymczasem, pomimo, że sam chcę również napisać książkę, to mogę tylko powiedzieć, kierując słowo do autora. Tomku, ja liczę, że ta książka będzie miała drugi tom, albo przynajmniej jeszcze duże rozszerzenie o jeszcze większą ilość warzyw, ale również owoców, bo myślę, że jakieś doświadczenie przecież w owocach również masz, także zachęcam cię i motywuję, dopinguję, żebyś koniecznie zrobił drugą część takiej książki, bo myślę, że wiele osób chciałoby na pewno taką pozycję mieć u siebie. Nie wiem jak ty, ale ja czasami oglądam filmy Tomka. I sam autor książki już powiedział, że pracuje nad drugim tomem, ale to wymaga czasu. Czasu. Wobec tego spokojnie będziemy czekać na drugi tom. Także jeżeli mieliście do czynienia już z tą książką, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie co o niej myślicie. Kto nie miał do czynienia, to może mieć do czynienia. My polecamy. A teraz pogadamy trochę o tym, co my tutaj sobie planujemy, jeśli chodzi o ogród, bo powiem wam, moi drodzy, że tak trochę bidnie u nas jest, no bo tak, zasypało nas śniegiem aktualnie. W ogrodzie nic nie możemy zrobić. Trochę nadrabiamy prac remontowych w domu, więc przyspieszamy tempo prac w domu po to, że jak się stworzy, tylko jak będzie odpowiednia pogoda, żebyśmy mogli wyjść na zewnątrz tam coś zrobić. I tak sobie cały czas kombinujemy z planami ogrodniczymi i powiem wam, że naprawdę czasem jest ciężko, bo nie wiadomo, w którą stronę z tym wszystkim pójdziemy. Bo tak, Agatka już robi tam, wiecie, sobie makietę jakąś na komputerze w tych swoich programach do projektowania, robi sobie już makietę ogrodu, już nawet grządki tam poukładała i tak dalej. Ale to się jeszcze cały czas zmienia, to jeszcze lawiruje. Nie wiemy dokładnie, jak pójść z określonymi częściami tego ogrodu, dlatego że kiedyś jak pierwszy raz planowaliśmy, no to chcieliśmy tak, że jak spojrzy się na to z lotu ptaka, to będzie to pięknie wyglądać, jakieś kształty, niekształty i tak dalej. Teraz trochę zmieniamy jakby plany, bo mamy coraz większą wiedzę na temat ogrodnictwa, zwłaszcza permakulturowego, i coraz więcej się uczymy i się okazuje, że niektóre rzeczy, które tam w tych książkach wyczytujemy, które poszerzają naszą wiedzę, to pomagają nam stwierdzić, że może jednak niekoniecznie jakieś kształty fantazyjne czy coś takiego, tylko może praktyczne zastosowanie. I stąd na przykład powstała koncepcja, że słuchajcie, jak będziemy mieli przy domu taras, obok niego oczywiście oranżeria, także ten ogród zimowy można powiedzieć, ale bardziej oranżeria, bo będziemy tam też mieli jakieś cytrusy, nie cytrusy, to co się da tam w oranżerii uprawiać w Polsce, ale gdzieś tam dookoła tego miejsca z tarasem i z oranżerią
zrobimy tak zwaną pierwszą strefę. To już kiedyś wspominałem w którymś filmie, czyli dom jest taką strefą zero, a pierwsza strefa to jest to, co jest najbliżej, że wychodzisz właściwie w kapciuchach, idziesz gdzieś tam sobie 2 metry obok i już możesz nazrywać sobie bazylii do pomidorów, już możesz też szczypiorku do jajecznicy nazrywać i tak dalej. Także już taka koncepcja powstaje, żeby w okolicy domu stworzyć to, co jakby jest najpierwszej potrzeby. Także na pewno jedna ze szklarni stanie w miarę blisko domu, po to, żebyśmy też mieli ją pod ręką. Więc będzie taka część ogrodu, która będzie duża, taka, nazwijmy to w żargonie rolniczym, taka produkcyjna, gdzie będziemy mieli większość warzyw, owoców w większych ilościach, ale będzie też taka część, którą mamy pod ręką, że po prostu budzisz się rano i masz ochotę skoczyć na truskawki, no to wyskakujesz dosłownie, schodzisz z tarasu i one już są, tak? Chcesz tego szczypiorku sobie pojeść, czy pietruszki, napki, potrzebujesz do jakiegoś dania, to schodzisz po schodkach z tarasu i to już jest obok ciebie, tak? No czyli ogród planujemy taki po prostu dwuczęściowy. Mini ogród przy domu i ten ogród taki, tak jak to nazwałeś, produkcyjny, czyli na większe nasze potrzeby, czy to na przetwory, czy to na jakieś składowanie na zimę, więc on będzie trochę dalej oddalony, bo on będzie jakby produkował większą ilość tej żywności. A przy domu to będziemy mieli coś takiego, wiecie, trochę tu, trochę tam, żeby wejść i sobie skubnąć, nie? Dokładnie to słowo chciałem użyć. Taki ogród do skubnięcia, no. A tamten będzie ogród do zerwania. Tam już jak się będzie jeździło po pomidory, to taczką, tak? Dokładnie. A tutaj jak się będzie szło, to z koszyczkiem malutkim śniadaniowym. Także to coś takiego, taka koncepcja. Poza tym ten ogród, który... Tak, słuchajcie, tak się dzielimy jakby w tym filmie. Może on dla niektórych, te nasze tutaj dzielenie się tymi pomysłami będzie nudne. Być może, nie wiem. No, to już się widzę, nudzisz. Ale słuchajcie, a dla niektórych może to będzie fajna inspiracja. Bo jednak jak jeszcze tutaj z tarasu będziemy schodzić do tego ogrodu skubanego, zaraz będzie nazwa, to kury trzeba będzie, żeby skubały. Będzie ten skubany ogród, to on się automatycznie łączy z lasem, który mamy tuż obok. Bo od domu do lasu w tej chwili to mamy tak 12-15 metrów, myślę. My to jeszcze trochę tam będziemy w jednych miejscach przerzedzać, więc to będzie tak, że do tego lasu będzie się wchodziło z ogrodu dosyć stopniowo, czyli na przykład po 12 metrach będą dwie ogromne sosny, które zostaną, ale znowu za sosnami jeszcze kawałek, parę metrów będzie jeszcze wolnego i tak stopniowo będzie przychodzić w ten las i tam gdzieś pod tym lasem będziemy starali się chyba pomieszać i tam właśnie ten ogród leśny stworzyć, tak? Czyli jakieś takie symbiotyczne części, które będą współpracować ze sobą, trochę krzewów owocowych, trochę drzewek owocowych, które będą jakby już prawie wchodziły w ten las. Ewentualnie pod lasem właśnie jakieś zioła, jakieś rośliny, które lubią kontakt z lasem. To będzie takie fajne, płynne przejście tego ogrodu w las i myślę, że na przestrzeni około, nie wiem, taki, myślę, że przy domu to taki 10-metrowej szerokości pas to będzie taki klasyczny ogród, a następne 10 metrów jeszcze dalej od domu to będzie takie już przejście z ogrodu na las. Ono stopniowe będzie. Ale jak się już te 20 metrów dalej odsuniemy, no to właściwie to już będzie czysty las, tak? Tam już będą tylko drzewa leśne typowe, jeżyny jakieś takie, to co rośnie w lesie. Natomiast my tak to stopniowo będziemy przechodzić w to. Także takie są pomysły. Ja to bym jeszcze pierdyknął tam taką malutką sadzaweczkę, takie jakieś oczko wodne tuż przy tym skubanym ogrodzie, bo mi się wydaje, że to przyniesie jakiś tutaj pożytek, tak? Że te ptaki, które się tu będą pojawiać, owady, które będą się pojawiać, będą miały stały dostęp do wody i na przykład poidełek nie będziemy musieli tutaj robić. To jest można zasilić to na przykład z rynny. No dokładnie. Rynna może nam po prostu spływać do tego stawu i tam cały czas jakaś woda będzie. Także takich kilka koncepcji jest. No i ta szklarnia jedna zostanie tutaj. Dwie jeszcze mamy do dyspozycji, które już są, tylko czekają na lepszą pogodę, żebyśmy je rozstawili. No i te dwie to wylądują już w tej głównej, tam produkcyjnej części.
No i tam to będzie, według twoich planów, to co? Jakieś wały permakulturowe mają być? No, rabaty podniesione, faszynki moje. Kto pamięta z poprzedniego siedliska faszynki, jak robiłam? Kto nie pamięta, to sobie zerka tam na górę, na kartę. Wyświetli wam się film, gdzie Agatka robiła z faszyny brzozowej otoczenie do grządek podniesione. No i tutaj na pewno coś takiego zostanie. Na pewno zostanie poletko pod uprawę. Jak Agatkę znam, to ziemniaków. Ziemniaki muszą być pyry. Ziemniaki. Pyry i pyzy w mundurk. Ziemniaczki, jeszcze raz ziemniaczki. Jakieś, wiecie, słoneczniki, jakieś takie topinambury. Chcielibyśmy zrobić takie poletko po prostu topinamburów, które same niech sobie rośnie. Bataty. Zostawić je w spokoju i niech sobie po prostu rośnie. Wały, które są jakby naszym clue tego wszystkiego. Wały różne, w różnej formie, znaczy w różnych kształtach wały. Czy to wały jakieś półokrągłe, czy to wały proste. Siadłem tak, bo mi noga zdrętwiała. Na pewno podpory podfasoletyczne, które znaczy, też tak wspaniale wyglądają. Myślę, że dużo takich będzie miejsc, gdzie będą. Bo tak, w sumie na poprzednim siedlisku to tak w miarę potrzeb, jak tam się te potrzeby pojawiały, to się pojawiały różne konstrukcje. I tak się pojawiała pergola, między innymi, tak się pojawiały trzepaki takie pod maliny letnie, pojawiała się podpora pod malinojeżyny, pod fasoletyczną to się pojawiały tyczki oczywiście i to wszystko było w miarę tam rozwoju tego naszego siedliska tamtego. Natomiast tutaj trzeba będzie, myślę, to troszeczkę inaczej zaaranżować i tu trzeba będzie jakby od razu przygotowywać takie stanowiska, że będą właśnie pergole, będą tyczki, będą trejarze i wszystko będzie już gotowe, mniej więcej zaaranżowane. Oczywiście nie zrobimy tego w pierwszym roku, ale myślę, że tu będą już stałe miejsca, gdzie takie konstrukcje się pojawią ogrodowe i myślę, że wykorzystamy do tych celów zarówno to, co możemy tam w firmach, które z nami współpracują, kupić, ale też wykorzystamy na przykład drewno, które mamy w ogrodzie i zrobimy dużo takich konstrukcji drewnianych, naturalnych, więc to będzie miało stałe miejsce tutaj. Będzie też sporo takich elementów, które, no to bo tak, wały, grządki podniesione, czy właśnie te wszystkie podpory, to wszystko jakby robiliśmy, szklarnie robiliśmy, ale tutaj myślę, że będzie też sporo nowości, których jeszcze nie robiliśmy, między innymi trejarze. Trejarze na pewno, ale możemy wam też zdradzić sekret, że sekret to się z przekrętem kojarzy. No. Sekret grządka, czy no trudno to nazwać grządką, w postaci takiego ślimaka. I to jest taka... A, to się nazywa spirala permakulturowa. No. Tak zwana spirala ziołowa, tylko my to planujemy w innej formie, bo no, mi to się na przykład nie podoba, taka stricte spirala ziołowa, jak to mówią, z kamyczkami. Nie. Agatka nie lubi skalniaków. Nie. Natomiast spirala tak, ale będzie to spirala czegoś innego? No zobaczycie. Będzie parę takich zupełnych nowości, których wcześniej nie było i na pewno to chcemy wykorzystać. No sam staw zupełnie zmienia nam koncepcję podpory tego ogrodu. Podpory pod winorośla, który chcemy zrobić taką małą plantację. Małą winnicę. Winnicę na naszym wzgórzu, które chcemy wykorzystać do tego. Sporo będzie też takich roślin, które są wieloletnie i one powiedzmy będą gdzieś tam, jakiś kawałek obszaru będzie oddany im w użytkowanie i niech se rosną. Czyli na przykład jak one się tam znajdą, to nie będziemy im przeszkadzać. No na przykład topinambur może tak być. Mhm. Czy na przykład niektóre zioła, które się chętnie, łatwo rozrastają. Oczywiście trzeba pamiętać, że... Rokitnika się nie przycina. Jak posadzisz, to już musi rosnąć. Tak, ale mi chodziło, że trzeba pamiętać o tym, że te niektóre rośliny są ekspansywne dosyć mocno, więc one mają tendencję do, wiecie, takiego nadmiernego rozprzestrzeniania się i jak im za bardzo pozwolicie, no to będą szaleć, tak? No, to topinambur czy mięta jest najlepszym tego przykładem, bo one, jakbyście ich zostawili zupełnie, to one... Zresztą podobnie chrzan na przykład.
chrzan też jak się zasadzi chrzan, i po, o, chrzan to sadzonkami, także jak, tak wszędzie się będą sadzonki pojawiać i o tyle jest łatwo, że te sadzonki usuniecie, no i ten chrzan można ujarzmić, natomiast mięta to jest cięższa do ujarzmienia. No. Topinambur też jest dosyć ciężki do ujarzmienia, ale topinambur z kolei aż tak szybko nie szaleje, natomiast mięta potrafi bardzo szybko. Mięta potrafi mięta ogarniać. Mięta musi mieć swoje stanowisko, najlepiej jedną własną skrzynię i nie sobie robi co chce na przykład, tak? W tej skrzyni, tak. Nie sadzić jej z żadnymi innymi roślinami, bo ją po prostu wy... No chyba, że da się ją jakoś zabezpieczyć, tak jak my stosowaliśmy na przykład... Nie do, da za... się jej ona wychodziła... No ale jest też mięta ochronnie stosowana, więc czasami trzeba, no ale... No tak. Ale trzeba ją kontrolować, tak? Ona musi w sposób kontrolowany rosnąć, natomiast... Skrzynia w skrzyni. No, na przykład, czy doniczka w skrzyni, czy coś takiego. Natomiast też planujemy coś takiego, żeby właśnie zostawić, ponieważ mamy tutaj więcej terenu, no to zostawiamy niektóre warzywa, niektóre rośliny, żeby sobie tam szalały, tak? Jak chcą. Nie będziemy im w tym za bardzo przeszkadzać. I myślę, że topinambur jest dobrym przykładem tego. Wiecie co, wiele wniosków wyciągnęliśmy z poprzedniego ogrodu. To jest, są naprawdę mega cenne wnioski. I teraz już wiemy, jakich błędów nie popełniać. Te błędy... Znaczy myślę, że wszystkich to jeszcze nie wiemy, ale... Nie, no oczywiście, że wszystkich ale błędów... Ale te, które popełniliśmy, to na pewno nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Popełnimy pewnie jakieś nowe błędy, ale no na pewno dużą część udało nam się odkryć. Wiemy, czego dawać mniej, czego dawać więcej. No najbardziej kapitalne wnioski z poprzedniego siedliska to tak. Wały permakulturowe są super. Absolutnie. Ale trzeba je na początku porządnie zrobić. Porządnie zrobić. To. Nie żałować ani drewna, ani gówna, ani gówna. Obornika. Nie żałować nawozu, nie żałować. Robić te górki nie tyle szerokie, bo faktycznie one są naprawdę niedobrze się na nich potem pracuje. Natomiast robić je... Do 1,5 metra szerokości. Najlepiej więcej, odrobinę tak. Płaskie na środku, na górze i spadziste. Bardziej w formie trapezu, rozumiesz? Tak, niż samej takiej... Tak jakbyście takiego półkola. Piramidę mieli i obcięli czubek. Czyli trapez, no tak żeby ta woda też, ona mogła być... Zostawać na tym środku, a nie tak całkowicie spływać. No, wiecie co, będziemy tworzyć ten ogród i na pewno takie rzeczy będziemy Wam zwracać uwagę. Górki były fajne. Górki były naprawdę dobrym rozwiązaniem. Tak. To było dobre rozwiązanie. Oczywiście u nas to był przypadek, skąd to się zaczęło z tymi górkami, czyli myśmy po prostu wywalali chwasty. Powstała górka naturalnie. A potem nie mieliśmy gdzie trawy wywalać, więc... Tak, też na tą górkę, a później trochę przysypaliśmy ziemią i na tym się uprawiało i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bardzo dobrze wszystko rosło na tym. I myślę, że jeżeli ta górka jest od samego początku przemyślana i zaplanowana, to może to być tylko sam plus. Same plusy mogą być, jak na cmentarzu, same plusy widzę. Bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że jeżeli zaplanujecie, to po pierwsze umiejscowicie tę górkę w odpowiednim miejscu, od razu tworząc ją, ona może być długi czas tworzona, tak jak u nas. Po prostu cały sezon były wywalane chwasty i resztki pozostałości. I tak samo tutaj można ją cały sezon tworzyć, wyrzucając właśnie. Ona się z czasem przekompostuje i jeżeli dobrze ona została od samego początku zrobiona, czyli właśnie było dużo materii organicznej wyrzucanych, jakichś zrębków, jakichś chwastów i tak dalej, to finał finałów to będziecie mieli tak naprawdę górę kompostu, tak? Która po 2 latach to ona się zupełnie przekompostuje i będzie Wam mogła służyć do rozrzucenia po innych częściach ogrodu. Natomiast przez te 2 lata można jak najbardziej na niej uprawiać. Także to jest strzał w dziesiątkę i tutaj mamy plany na taką górkę również, ale w specyficzny sposób, bo na przykład zamierzamy ją umiejscowić z łagodnym zboczem z jednej strony i nagle urwanie tej górki. No to miało być pod lasem, gdzie w stronę południową to miał być łagodny stok łagodny,
po to, żeby była ekspozycja na słońce, a od strony północnej, gdzie nie ma słońca zupełnie, to tam możemy ją urwać dosyć stromo, bo na, w tym miejscu się nic nie będzie sadzić. Także taki tam jeden w jednym gdzie miejscu. Gdzie to ma być? A sama planowała. Tak? No tak. No tam pod Leszczynami, pod Stawem, no. A to tam ja miała, to tam... Na Dynie, no, miało być. No ale to tak, to Adaś nie zrozumiał, trochę miało być inaczej. Tam miały być takie inne wzgórze, doliny. Tak sobie tłumaczę. Dobra, także to parę pomysłów. Wiecie co, bo mi się już kartka nie mieści. A, bo to... 1258. Że co? 1259. A co ty notujesz? 1260. Co to ma być? No listy roślin. Dobra. 1261. Tych roślin jest tyle, kochani, że ja nie wiem, jak... No ja nie wiem, nie wiem. Jak dzisiaj rano zaczynała coś tam bazgrolić w tym swoim kajeciku, to ja tylko słyszałem, że robi listę sadzonek, o które chcę poprosić naszych widzów. A tu... Pamiętacie 1269. Tam, była tam taka rozmowa, żeby zrobić listę. Była. I to jest wasza, i to jest wasza propozycja, to jest wasza wina. To jest wasza wina wszystko. Jak to mówili? Żywokost jaki? Mówiono, że jaki? Rosyjski chyba. Żywokost rosyjski. Teraz to może... To jeszcze tego nie zapisałam. Teraz, 1262. To jest zbyt polityczne słowo. Teraz trzeba używać wschodni chyba. Żywy kost. Moi drodzy, rzeczywiście w kilku poprzednich filmach sugerowaliście nam, że żeby dawać znać, co byśmy szczególnie potrzebowali i kto z was tam coś będzie miał, jakąś sadzonkę, szczypkę, doniczuszkę z czymś nadmiernym, nadprogramowym i tak dalej, to że możecie do nas wysłać. Powiem wam tak, myśmy się troszeczkę wstrzymywali, zresztą no, to dawno temu było o tym mowa, więc rzeczywiście się wstrzymywaliśmy troszeczkę, no nie chcieliśmy jakoś tam, wiecie, jakoś się bardzo tutaj prosić, że czegoś tam potrzebujemy, no bo staramy się w miarę możliwości sobie sami radzić, no ale nie da się ukryć, że ze względów logistycznych to sobie nie poradzimy sami. Oczywiście, są opcje takie, że możemy iść gdzieś na bazar, do sklepu i gdzieś tam sobie kupić sadzonki, ale też nie chcemy w ten sposób, dlatego że większość tych sadzonek, które są sprzedawane na targowiskach, bazarach i tak dalej, czy to są sadzonki pomidorów, czy to są sadzonki ziół, czy to czegokolwiek innego, to większość zdecydowana, nie wszystkie, ale zdecydowana większość to będą z nasion przemysłowych. Po prostu. Czyli te, które są tam hurtowo sprzedawane, po prostu często rolnicy czy ogrodnicy kupują, wysiewają, później sprzedają to na bazarach i tak dalej. Czasami jest znana odmiana, czasami nie jest znana odmiana, ale przede wszystkim często jest to właśnie z nasion przemysłowych. Natomiast wiecie, że my jesteśmy zwolennikami tych wersji starych odmian, starodawnych, gdzie tam od pokoleń ktoś rośnie, od pokoleń ktoś ma tą fasolę od 50 lat i cały czas tych samych nasionek wysiewa, czy z tych samych, tylko co roku pozyskiwanych, i wiecie, że my jesteśmy fanami takich właśnie starych, naturalnych, w pełni i tak dalej. Także nie bardzo chcemy chyba korzystać z tych targowych, z tych kupnych, więc rzeczywiście chyba się jednak uśmiechniemy do was i poprosimy was o to, że jeżeli ktoś z was tam będzie miał rzeczywiście nadwyżkę jakąś, albo na przykład rośnie mu coś fajnego w ogrodzie i po prostu może dla nas jakąś sadzonkę przygotować i tak dalej, to będziemy wam bardzo wdzięczni, gdybyście mogli z nami się w tym roku podzielić tymi sadzonkami, dlatego że po pierwsze nie mamy skąd się zaopatrzyć w takie rzeczy, po drugie nie zdążymy. Nawet gdybyśmy ze swoich... Znaczy nie chodzi nawet o to, że nie zdążymy, tylko znaczy... no na razie póki co nie mamy warunków do wysiewania tego, po prostu nie mamy gdzie, co? A ponieważ nie mamy warunków i nie mamy gdzie, i zanim te warunki się pojawią, to nie zdążymy. No. Więc w sumie finał jest ten sam. Po prostu nie mamy warunków. W tej chwili w domu tak. Jest zimno. Okna mamy. W oknach moglibyśmy ustawić, regały moglibyśmy wstawić, ale co z tego, kiedy tam nie ma temperatury
odpowiedniej, żeby nam rośliny rosły. Ogrzewania nie będziemy mieli jeszcze długo, czyli ewentualnie na te roślinki, które się wysiewa gdzieś tam, wiecie, w koniec marca, kwiecień, te prawie w ostatniej chwili, które się wysiewa, to tak, to z nimi zdążymy, bo już będzie i ogrzewanie pewnie jakieś tam chodziło i podłogę będziemy mieli, bo jeszcze to jest kwestia instalacji, musimy zrobić podłogę, jak postawimy te regały, to nie zrobimy wylewki, jak wylewkę zrobimy, to nie możemy ustawić regałów przez parę dni i będziemy musieli wtedy to przenieść gdzieś w inne miejsce. To w domku holenderskim wszystkie okna zasłonięte oprócz jednego, bo słoma i tak dalej, i tak dalej. No wiecie, kto nas śledzi na stałe, to wiecie, że mamy warunki, jakie mamy, więc co tu będziemy ukrywać, co tu będziemy się czarować. Co tam w kwietniu będzie trzeba wysiać, to zrobimy to, co bezpośrednio do gruntu, to zrobimy to. Jeśli nam się uda jakąś szklarnię wcześniej postawić i jakoś nam to, nią ogrzać trochę, to też sobie jakoś będziemy radzić. Ale dużej części no, nie damy rady. Nie damy rady tego, co przede wszystkim się wysiewa już teraz. Styczeń, luty, koniec lutego. Do tego nie damy rady. To już na pewno wiemy. Czyli odpadną nam pomidory, papryki, bakłażany. No takie rzeczy, które naprawdę byśmy chcieli mieć. Albo ogórki, to sobie możemy machnąć w kwietniu i wyrosną. Nie, tak? Ogórki to nie ma problemu. Czy tego typu rzeczy. Pod koniec marca sobie możemy czyli jeszcze... tak naprawdę co, papryki i bakłażany, tak? I pomidory i takie rzeczy, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś takie swoje, wiecie, odmiany, które tam są od dawna u was i wiecie, że to są te takie stare, jakieś tam naturalne, nie żadne F1, nie żadne GMO, nie żadne srututu, tylko takie naprawdę jakieś fajne i gdybyście tam mogli, wiecie, ze 2-3 sadzonki więcej zrobić, a później do nas to wysłać, to będziemy niezmiernie zobowiązani. Wiem, że 2-3 osoby już zaproponowały nam coś takiego. Pozdrawiamy serdecznie jako grządki, bo bardzo, bardzo pozdrawiamy, bo nie dość, że w zeszłym roku nas zaopatrzyliście w pomidorów dużą ilość, dzięki czemu cały czas my jeszcze sobie jemy te pomidory w formie passaty. Jeszcze mamy, dzięki wam, przetwory. To wiem, że też już dzwoniliście, przecież proponowaliście, że trochę sadzonek dla nas odłożycie. Kto? Więc... jako grządki. A, no tak. Myślałam, że mówisz o kimś jeszcze. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tu podlinkujemy jako grządki, żebyście mogli też korzystać z ekowarzyw w przyszłości od nich. Więc bardzo serdecznie dziękujemy za propozycję sadzonek. Jak najbardziej chętnie skorzystamy. Pozostałym osobom, które już zaproponowały nam takie rozwiązanie, też bardzo dziękujemy. I zwracamy się też z prośbą, jeżeli ktoś tam jeszcze może i nie jest to dla niego problem, żeby ma trochę miejsca w oknie i może coś dostawić, dosiać, to też będziemy wdzięczni. Zwłaszcza fajnie by było, gdyby to się udało zorganizować z osobami, które są w miarę blisko nas, tak? Czyli gdzieś tam, nie wiem, do 50 km, no nawet jak będzie ciut więcej, to też możemy przyjechać po te sadzonki do was, odebrać, także bardzo dziękujemy. Agatka przygotowała też właśnie listę tych 1287,5 pozycji takich konkretnych ziół, nasion, tam roślin i tak dalej, które bardzo byśmy chcieli. Oczywiście jak macie jeszcze jakieś inne, to dajcie znać na maila, tu się wyświetla nasz mail. Napiszcie w mailu, co tam jeszcze ewentualnie rośnie u was w ogródku i nie byłoby problemu, żeby zrobić jakąś sadzoneczkę dla nas. Ale... Agatka ma też konkretne rzeczy. Może ktoś z was akurat ma i mógłby się podzielić, więc ja lecę teraz szybko po ładowarkę do kamerki, bo za chwilę nam się rozładuje i za chwilę tutaj z tej listy, którą przygotowała Agatka, to się wam tutaj wyświetli, co ewentualnie... Tak, teraz ją widzicie tutaj gdzieś na nie wiem gdzie... Tu gdzieś? Tu. No, gdzieś tu się wyświetla i Agatka powie, o co chodzi z tą listą, a ja już lecę po ładowarkę. Ale to jest to, co właśnie powiedziałeś, że jeżeli ktoś z was miałby możliwość podzielenia się roślinami wieloletnimi, bo to są głównie rośliny wieloletnie, to byłoby mi bardzo miło. Tak. Nie jest ich dużo, nieprawda, nie jest ich tysiąc, nie ma ich tysiąc. Myślę, że jeszcze jakieś tam pozycje mogą dojść, ale to chyba z czasem zobaczymy. Bardzo zależy nam przede wszystkim na roślinach zielnych. Tu
tutaj również chcielibyśmy mieć kilka zielników. Wpadłbym, za łóżko. Kilka zielników z ziołami i to zarówno takich do celów lekarskich, i to do celów kulinarnych, i do celów jakichś tam gnojówkowych, osłonowych, no wiele takich ziół, masa ziół. Natomiast ja nie mówię tutaj o ziołach takich, które stricte rosną na polach, łąkach i nie wiem, przydrożnych gdzieś tam rowach czy coś takiego. Nie, 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 nie. Ja mówię o takich, które można uprawiać w ogrodzie typu kocimiętka, nie wiem, żywokost, o którym już z kilkoma osobami rozmawiałam, także mam nadzieję, że żywokost nam do nas trafi. Czy tam jakiś czosnek niedźwiedzi. Słoniowy. O. Czy ogóle... to jakieś oregano, jakieś macierzanka, takie typu rzeczy, nie? Ale jak wam coś jeszcze przychodzi do głowy, co warto by mieć? Słuchajcie, mamy kupę terenu. Możemy go w całości obsadzić jakkolwiek. Czy w lesie, na polanach, nad stawem, na bagnie, na torfowisku, na piasku. Mamy bardzo dużo różnych mikro takich terenów, mikrośrodowisk. Także każda roślina spokojnie gdzieś tu się zaaklimatyzuje. Może... O, to co potrzebujemy na pewno to wierzbę energetyczną. Słuchajcie, tak, wierzbę energetyczną. Bardzo, bardzo potrzebujemy wierzbę energetyczną. Dużo sadzonek. Także jak ktoś gdzieś ma, tak, to te... utnić. A bardzo łatwo no jest pozyskiwać sadzonki, więc tak, to jest no chwila, tak, moment. Nie? Jakbyście tam te wicie takie, te gałęzie obciąć, pokroić na takie kawałki, tam po 20-25 cm, spakować nam szybko, wysłać kurierem. Tam oczywiście na stronie wsparcia zawsze macie adres naszego paczkomatu, więc możecie wysłać po prostu paczkomatem, czy jak trzeba będzie kuriera, to się tam prywatnie mailem dogadamy co do wysyłki. Oczywiście możemy pokryć koszty wysyłki, to nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś by chciał. Wierzba energetyczna nam się przyda, my z tych patyków sobie sami sadzonki zrobimy, nie ma problemu, my sobie tutaj z nimi poradzimy, tylko nie mamy skąd wziąć. Mieliśmy fajne źródło, ale... Trzeba będzie pojechać na złodziejkę. No, wyczerpało nam się to źródło, więc jakby ktoś gdzieś tam rosło, tylko chodzi nam bardzo o tę energetyczną, czyli te długie takie, wiecie, gałęzie, które tam rosną. Natomiast co jeszcze z ciekawostek może być? No jakby komuś się udało jakieś jeszcze, nie wiem, krzewy owocowe nawet, czy... A, dzika róża. Bardzo zależy nam na dzikiej róży. To znaczy, nam, mi konkretnie chodzi o tą dziką różę pomarszczoną. Czyli taką bardzo grubą, grubą łodygową, taka ona jest, ma pomarszczone listki. Natomiast jeżeli ktoś z was ma również tą zwykłą, taką tradycyjną różę dziką, to też jak najbardziej. Chcemy zrobić takie różne żywopłoty z takich róż, więc... No, i jeszcze pamiętajcie o jednej rzeczy, że jak coś tam wysyłacie do nas, to żebyście zawsze, bo czasami dostajemy paczki niespodzianki. O, a propos, dostaliśmy jeszcze ostatnio fajną paczuszkę i nie pokazaliśmy jej w sumie. Tam było, był zestaw nasionek kolekcjonerskich, takie do klasera włożymy i będziemy tam kolekcjonować dalej. Był długi liścik, za który bardzo dziękujemy, ale dostaliśmy też dwie takie fajne zamieszki. Zaraz wam pokażę jakie. Świąteczne chyba, tak? A mogą być świąteczne, mogą być nie tylko świąteczne. Będzie, kiedyś w stodole zrobimy sobie taką ścianę naszych widzów i tam wszystko, co fajne od was, to będziemy sobie wieszać. Czy na półeczki ustawiać, bo to zależy. Ale chodzi mi o to, że jak właśnie jak czasami dostajemy paczki, można powiedzieć, anonimowe, tak? Bo nie przychodzi z tymi paczkami ani kontakt do was, ani... No czasem dostajemy maila i super. Ale czasami dostajemy coś no i nie ma maila. Często wpłaty na kontakt przychodzą, słuchajcie, to nie mamy do was kontaktu, tak? I jeżeli ktoś chciałby na przykład jakąś tą nagrodę, na przykład, bo nie wiem, wpłacacie tak dużą kwotę, że na przykład tam mamy na Patronite za taką kwotę, na przykład mamy, nie wiem, koszulkę czy coś takiego, a nie mamy do was żadnego kontaktu, to nie możemy wam tego wysłać. Także jeżeli byście chcieli na przyszłość nas właśnie wesprzeć, ale chcielibyście dostać na przykład koszulkę, to po prostu napiszcie maila, powiedzcie, że była wpłata i chętnie przytulicie koszulkę tam do siebie bliżej, ale mówię to w tym kontekście, że jeżeli mamy maila od was,
zwłaszcza w kwestii tych sadzonek, tych różnych tam, tego, co ewentualnie będzie nam pomagać, to dajcie znać, bo przynajmniej na koniec sezonu, już w tym roku mam nadzieję, że to nam się uda, będziemy robić własne herbatki owocowe i chcielibyśmy w podziękowaniu wam później paczuszkę takiej herbatki naszej własnoręcznie robionej wysłać. Także wiecie, jak będziemy zbierać, jak ktoś to nam przyśle sadzonki. O, Gemciu nam przecież, chyba dobrze pamiętam, że Gemciu nam truskawki wysyłał, Aga wysyła nam też truskawki i sadzonki ziół. No to my sobie to wszystko tam będziemy notować i na koniec sezonu taka paczuszka z herbatką poleci od nas do was. Także koniecznie wysyłajcie też maile, żebyśmy mogli was wpisać na listę i później się odwdzięczyć. Przynajmniej tak chociaż troszkę symbolicznie. Zaraz pokażę, co dostaliśmy. Agatka teraz z wami jeszcze pogada. Przypomniała mi się jeszcze jedna pozycja. Mi też. Zaraz powiem. To dawaj ją. Mi się przypomniało, że ktoś by maliny miał. Maliny na przykład różne, fajne. Sadzonki malin bardzo chętnie. Słuchajcie, bardzo chętnie. O, zobaczcie, co dostaliśmy. Ale maliny jakie? O. Jesienne? Czy... I takie. Jakie. Znajdziemy miejsce na wszystko. Dostaliśmy właśnie... i drugie, proszę bardzo. I sobie pięknie powiesimy to później. Także bardzo dziękujemy. Słuchajcie, takich niespodzianek dostajemy. Trochę, także bardzo serdecznie dziękujemy za tą paczuchę. Maliny mogą być i jesienne, i letnie. Czy na przykład ktoś jakby miał, nie wiem, obok porzeczki wyrosła mu druga mała porzeczka, albo obok agrestu, taki mały krzaczek agrestu, to my bardzo chętnie, wiecie, jak się nie mieści u was w ogrodzie i miałby się zmarnować, to my mamy gdzie posadzić. Tak. To ja zapiszę może. Nie no, żarty żartami, śmiechy śmiechami, ale wiecie, no mamy was, to czasami chcemy się zwrócić o małą pomoc do was, no bo to nie dlatego, że sobie nie poradzimy jakoś, tylko że dlatego, że nie chcemy mieć tego roku zmarnowanego ogrodniczo, tak? Bo przez to, co się dzieje, nie ze wszystkim sobie poradzimy, a z sadzonkami, z wysiewaniem nasion i tak dalej, na pewno sobie nie poradzimy już, to wiemy. Tak w pełni sobie nie poradzimy. Także przyszły rok już będzie cudowny pod tym względem, ale w tym roku musimy troszeczkę o wsparcie poprosić. No dobra, moi drodzy. Recenzja była. Trochę o planach opowiedzieliśmy. Trochę o potrzebach opowiedzieliśmy. Mamy nadzieję, że nie zaględziliśmy was na śmierć. Kończymy. Agatka opowie suchara na koniec. Proszę bardzo. Proszę? Suchar. Był sobie suchar i wysechł. Ja sucharów nie opowiadam, nie potrafię, nie proście mnie nawet nigdy. Nie opowiadam. Ale w sumie suchar był. Także dzisiaj sprawa suchara załatwiona. Trzymajcie się cieplutko, bo zimno już jest, ale robi się cieplej, także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Baju, baj. Agatkę zmogło. Ale żeby zakończyć tak na poważnie, to odsyłam was do dwóch playlist, moi drodzy. W pierwszej playliście znajdziecie kompendium wiedzy na temat upraw, między innymi pomidorów i tak dalej, a w tej liście poniżej znajdziecie dużo, dużo inspiracji, jeżeli chodzi o ekosposoby uprawy niektórych warzyw, owoców i tak dalej. Polecam, klikajcie. Cześć.